Uprawniona wolność stała się faktem, ale przez kolejne lata narastały problemy wewnątrz kraju. Piosenka, która stała się nieoficjalnym hymnem Solidarności, napisana przez księdza Karola Dąbrowskiego, Ojczyzno ma. Tyle razy pragnę. Słowa pośród nas wielony dom.
z nią. Nie pyta mnie, dlaczego z inną nie. Nie pyta mnie, dlaczego myślę, że nie ma mnie dla mnie innych miejsc. Nie pyta mnie, co ciągle widzę w niej. Nie pyta mnie, dlaczego w innej nie. Nie pyta mnie, dlaczego ciągle chcę zasypiać w niej i budzić się w niej. Drodzy Państwo, czas na pieśń, która łączyła i łączy wszystkich Polaków, Rota. Najstarsza jej wersja pochodzi z roku 1908 jako odpowiedź na politykę germanizacji narodu polskiego w zaborze pruskim. Tekst Marii Konopnickiej, Rota, jest uroczystą pieśnią pochwalną, hymnem, jest apelem do najszlachetniejszych uczuć Polaków. Zapraszam Państwa, żebyśmy wspólnie odsiadli. Brawa. Dziękujemy bardzo serdecznie. Zespół wokalny pod kierownictwem pana Sławomira Strupietowskiego z Bali Babki, Nowe Grodzki. Zespół międzypokoleniowy Razem. Pan Stanisław Woźnica, pani Teresa Kołalska. Zespół Kaszeniecka, Szkoła Podstawowa i pani Teresa Kołalska również. W roli narratora w dniu dzisiejszym wystąpiła pani Ewa Mosowska z Domu Kultury w Kałuszynie. Pani Ewo, prosimy o wręczenie tych skromnych kwiatów naszym realizatorom i twórcom programu na ręce pana Sławomira Strupiekowskiego, pani Teresy Kowalskiej, pana Stanisława Woźnicy te skromne kwiaty. Pani Teresko, gdzie pani jest? Był taki czas, jest taki czas. Bardzo dziękujemy serdecznie. Panie Sławku, był taki czas, jest taki czas. Jest taki czas, panie Stanisławie. Bardzo dziękujemy. Proszę bardzo. Raz jeszcze wielkie brawa. Dziękujemy bardzo serdecznie. A ja jeszcze, pani Tereska mnie poprawi, gdybym popełnił jakiś błąd, ale chciałem Państwu powiedzieć, skąd wziął się tytuł. Był taki czas, jest taki czas. Są to słowa z wiersza, który był tutaj recytowany, a wiersz ten pojawił się w Kałuszynie na spotkaniu pani Beaty Kozaczyńskiej z młodzieżą szkolną o tematyce dzieci za mężczyzny. Jest to wiersz
napisany przez jedno z dzieci Zamojszczyzny. Być może, że nawet z jednego z tych, którzy byli tutaj w czasie okupacji w Kałuszynie. Także to posłużyło nam dzisiaj jako hasło tytułowe naszej wieczornicy. Dziękujemy bardzo serdecznie za obecność. Raz jeszcze wielkie brawa. Widzę, że jeszcze byśmy pośpiewali coś. Może właśnie wspólnie oba zespoły jeszcze dla Państwa i Państwo razem zaproponują jakąś pieśń, którą chcieliby wspólnie zaśpiewać. Ułani, ułani. I prosimy, żeby cała sala również śpiewała. Podziękowanie od Domu Kultury za udział w dzisiejszej wieczornicy. Panie Sławku, a może Pani Waleria nam przybliży kulisy nazwy zespołu Wali Babki. Bo wszystkich to tutaj bardzo ciekawi. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak, zespół dwa, ile mamy już czasu? Dwa, niecałe dwa, trzy, no nie przyznawajcie. Dwa lata, zespół dwa, proszę Państwa. Wali Babki, z czego to się wzięło? Proszę Państwa, tutaj jedna pani się nazywa Wala. Była panią sołtyską. No i zorganizowały panie, żeśmy tak porozmawiali, może jakiś by chór zrobić, może coś, może z początku to tak nie szło, ja nie umiem śpiewać, tamta nie, jest kulawa, trzecia jest chora, ale ja mówię, nie, no coś stworzymy. No i tutaj te panie, piękne, dzisiaj, prawda, piękne mamy panie, wystrojone elegancko, proszę Państwa. Ja... Podresetowały się panie, kochani, i ta nazwa powstała właśnie od pani Wali. I tak zostało.
Tak zostało. Teraz, żeśmy zostali tu zaproszeni do grosz, to jak napisać? No napisać Wali Bhakti. Zaczął się mówić Ali Bhakti. No ale zostało Wali Bhakti. Jak to się pisze? W czy inaczej? No i zostało normalne W Wali Bhakti. Chociaż ja byłem za tym, żeby był V. Taki dość wymowny V. No ale zostało tak, jak zostało. Kochani, cieszę się z tego, że mogliśmy się zaprezentować tu w Kałuszynie, żeście mogli Państwo posłuchać. Wyszło jak wyszło, myślę, że coraz będzie lepiej, nikt się nie myli, ten co nie pracuje, prawda? Ten co nie pracuje. Ja się trochę obawiałem, bo tutaj już zespół trwa dłużej i tu bardzo dobrze śpiewają też, Państwo śpiewają i tu Kasianecka i drugi zespół. No i myślałem, że nasz smutek, tak będzie spadł i wypadnie. Tu jeden pan bardzo, bardzo ładną pieśń zaśpiewał, super. Solista taki, że hej. No, nie wiem jak się pan nazywa, ale bardzo fajnie, no. Zygmunt Bok. Pan Zygmunt, tak, właśnie, bardzo fajnie pan to zaśpiewał. No i cóż, dziękuję Państwu za podziękowanie tutaj. Powiesimy to w remisji w groszkach. To, co dostaliśmy tu od Państwa, to wszystko w groszkach za Państwa. Kochani, jeszcze raz dziękuję za uwagę i za wspólną zabawę. I też, żeście dobrze śpiewali, bo wszystko się kochali Państwo. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo serdecznie, a teraz zapraszamy zespół tu już na dół, na spokojnie.